Siema, jak lubisz powtórki z live'ów, to pamiętaj, że streamuję od niedzieli do czwartku. 18 na Twitchu, link w opisie. Jedzie jakaś trenówka, jakieś bad boye jadą. Bad boys, bad boys. Łociu go na dół, łociu go na dół. I w maskach są, czyli mnie porwią jednak. O nie, uciekam, szybko. Szybko, uciekaj! 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 Biegnij, beton! Biegnij! Psst! Jeżeli planujesz kupić jakąś grę, to link do G2A znajdziesz w opisie. Biegnij, beton! Biegnij! Biegnij! Dzień dobry. O, dobry, proszę, dobry. Nic z tego. Zostaw mnie. Okej. Nie, przepraszam, nie chciałem. A, to dobry masz metody. Chłop miał ten przejechał normalnie, tak o. Zostaw mnie! Jestem legalnie zarabiającym panem truskawek! Zostawimy pana, spokojnie. Nie, już wiem co wy robicie tym ludziom, porywacie ich. Poddaj się. A wiem, że porywacie ludzi. Już widziałem nie raz. Zostaw mnie. Ręce do góry, poddaj się. O cholera, ty masz broń. Sorry, nie zauważyłem. Myślałem, że z nożem gonisz. Zostaw pana, wsiadaj, nie chciałem go przejechać. Napad, kurwa. Chodź. To co, rabunkowa na pracy? Słucha, chcesz znaleźć kolejnego tego. Dobra, bierzcie go. Dobra, ja znajdę drugie auto. Dobra, no to niech pan przychodzi. Stanie, bierzemy pana tylko na zakładnika. O, to miło. To mam jechać ja, czy co? Bo tu nie mam kierowcy. Chyba nie pan, no. Słuchaj, Liam, ale macie ktoś nóż w ogóle? Ej, ale ile mam nóż przy sobie? Ja mam, dobra, wsiadaj. Biorę mi nóż. Pan nie wsiada na razie. No wsiadać czy nie, zdecydujcie się chłopaki. Dobra. No, mając, wie pan jak to jest. Tak, nie wiem. Kiedyś też byłem kierowcą auta. Dobra, to całą załogę będę trzymał klamę tych twoich głowie, więc proszę się nie podziewać. Ale widać skrana ekipka. Nie widziałem, że oni mają klamki, nie zauważyłem nawet. Myślałem, że mnie z nożami gonią. Nie celowali, nie było tej animacji. Dawaj na ten, jak się zobaczył. Zlecenia tam jeszcze mam, będą mi tak wisieć teraz. Jak panu mija dzień? Powiem tak, dopiero co ktoś próbował mnie porwać właśnie na tej samej pracy, ale uciekłem i teraz znowu mnie ktoś próbuje porwać. Jest super. Tak, cieszę się panu. Nie no, tak w sensie ironicznie jest super, no to pani trochę, to pani. To jak próbuje sobie popracować, pieniądze zarobić, to nie da się. Panie, na tym się nie da zarabiać. Na upartego. Zawsze parę groszy wpadnie. No ale jakie tam, jakieś tam grosze, a nie jakieś tam normalne pieniądze. No grosz to grosza no, i sobie, jak to sobie mówią, będzie dużo pieniędzy. To ja tak właśnie robię, że grosz do grosza sobie to rzucam. No i dobra, wtedy mam coraz więcej tych groszy i skarbonka się zapełnia. I jestem prawie bogaty z powrotem. Prawie to znaczy jak bogaty? No prawie, no w sensie no jak się składa grosza do grosza, to się staje człowiek coraz bogatszy. Aż w końcu po wielu latach się jest bogatym. No chyba, że. No i ja dopiero pierwszy rok pracuję, więc no trochę mi jeszcze zejdzie, ale mam marzenia. Marzenie mam. Jednak jestem zakładnikiem na napad zaty. Mówi, że ten sam sklep. O, chyba jadę. O, pitują. To nasi, spokojnie. To niemiło się witają z wami. No, niech się pierdoli. Też. Czysto teoretycznie jakby jakiś funkcjonariusz, medyk albo policjant miał 200 gram marihuany, co z nim? Co się w motelu? Pewnie by był posądzony o korupcję, no. Dobra, to Johnny ten, ty prowadzisz, co? No, chyba... Chociaż nie wiem, może się dogadamy, żeby ten został. William... Ja jestem dobrym kierowcą. Pan jest dobrym kierowcą, tak, mówi pan. Żeby się zamienić. To może ja jeszcze bierzemy się, dam panu maskę, broń i tak zrobi pan za mnie ten napad, tak? Mi pasuje, nie przeszkadza. Dam nam pan kasę i wszystko... No, też by coś wtedy zarobił, no nie? Aha. Jak już mam być waszym kierowcą, no to wiadomo, że nie za darmo, no nie? Za takie umiejętności trzeba zapłacić. A jest pan jakimś wybitnym kierowcą? Z wielu mówi, że jednym z najlepszych. Moja mama zawsze mówiła, że jestem w ogóle też przystojny, mądry, utalentowany wszechstronnie, więc... Tak. Żeby do nich zadzwonić. No dobra, no. Mam kolegę na przykład takiego, co powiedział mi kiedyś, nie pamiętam kiedy, ale raz tak powiedział, jesteś najlepszym kierowcą, jakiego widziałem. I mi powiedział. No to szacunek. No? Dobra, weź tam podnieś, no. Marzenie mam. Nie tak blisko, stary. W ogóle weź, odnieś tym autem. Nie, spokojnie. Jak wysiądzie, daj mu wysiąść. No, a mam iść już?
No, możesz wyjść. A, dobra. Weź, zaparkuj to auto, bo powinnam inne przyjechać. No, zaparkuj to auto gdzieś indziej. Dobra. Bo przywiozą nam inne, słyszysz? A, to... A. I w ogóle jakiś, co powiem pan tak, ten kierowca, pan go musi jeszcze trochę podszkolić, bo on tak nie łapie za bardzo. No tak. Zauważyłem, że jest jeszcze taki nierozgrzany, może wstydzi się. Tak, troszkę. Może niech pan ciszej gada, co? A, postaram się mówić ciszej, przepraszam. Jest okej, moi drodzy. Oni przywiozą na nóż, wiesz, żeby nie ryzykował się. Może zabiorę panu ten nóż, co? No i tak mi zabiorą, to w sumie wszystko jedno. W sensie, policjanci, tak? Tak. To weź, daj ten nóż, schowaj z tego, nie wiem, do sklep czy coś. Chcesz. Mogę tu do zaułka schować? Ja pana schowam. O. Wytrychy też chyba zabieram, co? Chyba nie. Chyba tak. A nie można być legalnym ślusarzem, co otwiera zablokowane auta? Dobrym, uczciwym obywatelom? Dobra, to zostaw mu to, Johnny, jak się z nimi to gada, tak? No to... Nie wiem. Nie ma problemu. Nie. Dobra, schowam panu po prostu gdzieś na zapleczu lub coś, pan se wejdzie. Nie, weź iść w ogóle za sklep. Tam na pewno nie sprawdzą. No, tam po prawej za będzie sklep. Auto, więc... O. Idź za sklep po prostu i... No. Sklep ukradnięty, tamty. Ciężko z nim komunikatywnie. Wyrobi się, no, młody jest. Albo śmieci pan ma. O, czyli tam gdzie ich miejsce. Wracając do tematu pana, jakiego kierowcy, bo w sumie to poszukujemy jakiegoś nawet dobrego kierowcy. Czy byłby pan jakiś zainteresowany? I oczywiście, że tak. I podejrzeć CV? Nie wiem, może jakiś numer czy coś. A, i mam przy sobie telefon, mogę sięgnąć? Słucham. Po telefon ci mogę sięgnąć, żebyście mnie tutaj nie postrzelili. Tak, tylko będę patrzył panu, co? No, patrz mi tam ten, żeby nie postrzeliśmy tam. O, proszę, wchodzę w ustawienia, mój numer telefonu, o, jest, już mam numer. Dobra, to ja wyciąłem swój telefon i pan mi podlicuje. O, 727. 727. Tak. 701 86. Jeszcze raz, bo naprawdę ciężko pana słyszeć. 727 701 86. 727 701 86. Dobra. Tak. No. Dobra. Jeszcze ja. I jak on się nazywa? I ja jestem Bob. Bob kierowca. Miło mi, Bob. Miło. Co tu się dzieje? No co, walczę o twoje stanowisko. No cholera. Nie, co wy robicie? Spokojnie. Dajcie. Dobra, chodźcie wy w maskach. Już się poddaję. Dobra, daj mi ten nóż i tak. Co jest kran? Chodź tu. Podejdź tu. To jest fajne. Dawaj dobra, mi klamy i magazynki i macie po nożu. Marzenie mam. Daję ci jedną klamę. Jakie pan ma marzenie? Magazynki. No taka piosenka jest. Marzenie mam. I tańczą w barze i śpiewają sobie tak. Cześć. A są jakieś inne słowa w tej piosence? Tak, jest dużo różnych słów, tylko że w tym w refrenie taki najbardziej dźwięczny to jest marzenie mam, marzenie mam. Dobra, te ciapaty, zostaniesz ze mną? Nie miło. Jak to masz? Ciapaty do niego mówi, jeju. Ale nie miły ten człowiek, ale roleplayowe świry. Zresuj się. Ale to tam będziecie, tak? Dobra, ale no pilnujcie go. Albo William, ty zostań. Pilnuj go, kto jest tym drogiem. Jestem upilnowany bardzo. Dobra, zabijamy, powodzenia. No, nara. Dajcie jakieś fajne auto, kurwa. Cieknę, spokojnie. Nie masz szybciej, przyjedzie. Ono jest super, jest niepozorne, ale William, jest super. Kurwa, ja co? Kasetki nie otworzę. No to weź kasetkę, rób sam safe. Co? No dobra, no to zamiękę, chodź tu. Nie, ale to trzymaj go. Kto znak zapytania? Za komu? Dziękuję za suba. No za Johnego. Ale ty nie poprowadzisz, przecież ty wiesz jak ty prowadzisz. Co ty gadasz? Poprawę. Ej dobra, ej Bob, będziesz kierował? I tak. Kurde, jeszcze kładnik, gościu. Nie ma problemu, tak mówiłem, jestem naprawdę dobry w kierowaniu autem. Nie, dobra, to łysy zmieniasz się ze mną, chodź tu. No dobra. Miło było. Siódmy miesiąc rzędu. Miło było. Bardzo ładnie, dziękuję. No. Marzenie mam, marzenie mam. Dużo pan ma czasu? Ja mam. Pewka, że mam. Wiej. Pewnie to zajmie. No spokojnie jakby. No mam przy sobą cały wieczór. Profesjonalizm, nie? A, rozumiem. Już nie raz byłem zakładnikiem, widziałem gorsze rzeczy. A ogarniacie skrytkę z tyłu? To. Tylko oni już pojechali? W sensie nie safe, tylko skrytkę też. Nie przekonuję. A, nie ogarniacie, rozumiem. Dobra. Ja nie jestem od tego. Okej, okay. A to więcej pieniędzy dużo wtedy jest. Dużo więcej. A to co, pan to robił? Nie, już nieraz byłem zakładnikiem, widziałem jak inni robią.
Teraz jak on grzebie w tym sejfie, to pan by musiał zacząć grzebać w drzwiach tych takich z tyłu i no, będzie naprawdę dobry hajs. Tylko musi pan ogarnąć w te takie ten, dłubanie. Nie zainteresowałem, rozumiem. Mam nadzieję, że pan nic głupiego nie będzie robił. W sensie? No, że uciekł na przykład. Nie, no bez jaj, gdzie bym uciekł. I póki policji nie ma, to sobie ogarnijcie, bo to szybko schodzi, ale no... Jak nie zdążycie, no to wiadomo. Bo tylko dwóch was jest. Jakby was było więcej, no to w tej jest górki. Bo jeden by tu gadał z nimi. Zawsze ja mogę udawać tam powiedzieć, zaraz wychodzimy, mamy zakładnika, bla bla bla, wiesz. Może nie. No to jak uważacie. To może ja otworzę te drzwi. Nie, może nie. Okej, marzenie mam. Jakie pan ma marzenie? Ale to piosenka taka jest, sobie śpiewam ją. A to pan nie ma marzeń żadnych? I dawno się pozbyłem moich marzeń. Ratunku, porwali mnie! Krzyknę dla pewności, że wiedzieli, że mnie porwaliście. Pomocy, porwali mnie! Nie będę robił problemów, tylko nie chcę mieć sam problemów, no nie? Dobrze, dobrze. No, boli mi głowa! Tą pana boli głowa. Migrenę mam czasami. Albo pić się... Nie, nie, piłem już. Niech pan mówi, bo nie chcę, żeby pan tu... Ale akcja. No dobra. Halo, podchodzi ktoś do negocjacji? Tak, niech panowie oczekują, jedną chwilkę. Dobrze. Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Troszeczkę drzwi uchylę, żebyśmy się lepiej słyszeli, dobrze? A może nie? Ja pana dobrze słyszę. Słucham? Ja pana dobrze słyszę. Dobra, mój numer jest taki 186, a mam price officer. Stopnia. Chciałem zapytać, co się dzieje w środeczku tutaj. No, napadamy na sklep. Napada pan na sklep, okej. Okay. Ilu jest napastników, ilu zakładników? Dwóch napastników, jeden zakładnik. Okej, okay, jak się czuje zakładnik? No, może pan powiedzieć. A, to ja. Czuję się świetnie. Panowie są kulturalni, niczego mi nie zrobili. Na pewno są bardzo mili, nie zasługują na jakiekolwiek złośliwości z waszej strony. Czyli mamy być grzeczni i uprzejmi dla nich, tak rozumiem? Tak? Z kulturką się zachowywać, okej. Okay. Pomocy medycznej pan nie potrzebuje, krzywdy panu nie zrobili. Nie, nie zrobili mi krzywdy. Nic z tego. Co więcej, nawet są bardzo mili. Pytali, czy chcę pić i jeść. Okej, okay. Wszystko jasne. Dobra, proszę oczekiwać. Panie napastniku, chwilkę na chwilkę odejdę, teraz do pana wrócę. Dobrze, dobrze. Informację dowodzącemu akcję. Dobrze było. Staram się. Tak pomocy medycznej byś nie dostał, bo nikogo nas nie ma. Jedno auto? Łaj. Ta. Wzięli dwa auta terenowe. Tak, może takie mieli na patrolu akurat. Wiesz, tak może być. Żywe. Tak. Marzenie mam. Marzenie mam. Panie napastniku, mam pytanko. Jakie jest pana żądanie? No, wolny odjazd na te auto. Na ten pomarańczowy pojazd, tak? Tak. Co stoi tutaj. Dobra. Idę tą informację przekazać dowodzącemu, zaraz wrócę. Drugą kasę rób. O cholera. Szybki jest. Może nie ma, może nie ma, może nie ma, może nie ma. Aże nie ma! 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 Co? Co? Weź to co mu powiedz? No, my już. Jesteś gotowy już? Jeszcze panowie chwileczkę oczekujcie, dobra? Jasne, jasne. Długo mamy czekać. No, tak widzicie, panowie tak nas zaskoczyliście tutaj. Nie wiedziałem, że pan takie ma sprawne ręce tutaj, ten kolega, co tutaj stał przy tym. Widzę, chyba doświadczony jakiś, co? Nie, to mój pierwszy raz. Tak? Tak. To co to kurwa, jakaś ten... Jak się ten... Jak pan sprawne wyjdzie, ręce, kolega, pan chyba doświadczony. Tam. Nie, to mój pierwszy raz. Mazę nie mam!
to nie wiem, no na pewno o was zadbamy i jakąś nagrodę pan dostanie z tego tytułu. No chyba nie. Chyba jednak odmówię. No ale wahał się pan przez chwilę, jednak propozycja była kusząca. No bo kusząca propozycja pan podaje, no ale chyba jednak odmówię. Kusząca propozycja. Co się wystraszył? Dobra. Co się wystraszył? Co? Panowie, ja na chwilkę odejdę, tylko muszę jeszcze dowodzącemu odpowiedzieć, bo Duwej mnie pytał coś. Dobra, zaraz wrócę. Dobrze. W ogóle do mnie tyłem stoi. O, ja już nie. Go miesza albo coś takiego. A jak się żeby... zakładnik czuje? Wszystko w porządeczku? Jeszcze ja! Mam go na muszce. Może panowie wypuszczą zakładnika tutaj, jako w ramach dobrej woli. Wyjdzie z nami. Nie, no. Może nie. Wyjdziemy z nim. My sobie wsiądziemy do auta i on co pójdzie. Jak zrobię? Halo? Słyszy mnie tam policjant. Proszę? Słyszy mnie pan? Oczywiście. My sobie z panem wyjdziemy z zakładnikiem. Wyjdziecie za... No dobra, ja rozumiem, wie panu. To była tylko taka moja sugestia, to nic tutaj zobowiązującego, że tak powiem. Więc pan tutaj się nie obawia. Więc spokojnie, tak? Ja bym się wystrażył. Tak. No, siwy, weź go chwilę popilnuj. Już momencik. I zaraz ten. Zaraz będziemy tu kończyć całą akcję. Marzenie ma. Dobra, to weź to, ja go trzymam. Weź go pójść, weź tam, co to tam leży. Okej, panowie. W takim razie zbliżamy się do końca negocjacji. Tak. Chciałbym powiedzieć, co następuje. Zakładnika proszę, aby kierował się na lewą stronę. Do funkcjonariusza policji. A panowie, jeżeli usłyszycie trzy sygnały z radiowozu, to możecie wychodzić i odjeżdżać. Zakładnik zrozumiał? Wszystko jasne? Zrozumiałe? A. No to super, dziękuję za negocjacje i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Powodzonka. Mam nadzieję, że nie. Ale stresik jest, no. Jak mnie postrzelą. Najbardziej o nas się martwię. Ja się o was w ogóle nie ma, o siebie się martwię. Ale niemiły pan. Dajcie sobie radę, macie jednakowe spodnie. A wiem, a myśli pan, że są różowe czy czerwone? Czerwone. No, trąbią? Dobry wybór. Koszule te same. Jeszcze nie. No widzę, pan się zna na modzie. Nie, tak rzucajcie się w oczy po prostu. Córka tak samo ubrana, o to mi chodzi. Nie taki był plan. Nie, bo piłem. Chyba dzwonią. Nie o tym piłem. No dobra. Gdzie on jest? Wszystko w porządku? O, wszystko okej, tylko się schowałem, bo oni celowali do mnie z broni. Dobrze, to zapraszam wyjść ze sklepu. Ale akcja! Masakra! Naprawdę stresujące przeżycie było okropnie dla mnie. Zapraszam pod ścianę. Jestem? Może nie mam. Dobrze, mój numer znaki 150 badge, Scott, kadet, przeszukam pana. O, pan kadet! Najbardziej. Ale miło, że pana spotykam. Ostatnio się zastanawiałem, kiedy wreszcie spotkałem kadeta. A tu proszę, a nawet dzisiaj, za jednym dniem tyle emocji. Wow. Też się cieszę, że pana widzę. Nie, w ogóle powiem, no, słabo pan kłamie. Musi pan iść na szkolenie jeszcze takie z traktowania ludzi, bo jeszcze pan słabo kłamie. Dobrze, proszę się odwrócić i podać dowód. Dzień dobry. Dobry. Już sobie w portfelu go poszukam. Może tak, cyk, myk. Pik. O cholera. Wow. Gdzie ten? Co ja zrobiłem z dowodem? Halo? O nie. Nie ma pan dowodu? No miałem jeszcze przed chwilą, zaginął po prostu. Dobrze, imię, nazwisko. Boblak. O nie. Będę musiał zgłosić zaginięcie. Pan to zrobi? Ja tak zrobię właśnie. To jest nieczuły ten policjant. Przykro mi strasznie, widzowie. O, ktoś celuje. nic w ogóle. Pan próbuje mnie przestraszyć. Co? Nic. Dobrze, to by było na tyle. Może pan iść. O, dziękuję. Do widzenia. Dobrego dnia. Nie. Rozjechał mi się ekwipunek, dlatego że mi grzebali w ekwipunku. Czasem tak jest. Czasem tak jest, że jak ktoś wam grzebie w ekwipunku, w sensie was przeszukuje, wtedy wam się zepsuje, no nie? Wyrobiłeś nowy dowód, bo one mają chyba datę ważności? Zepsuł się. Rozłożył się w portfelu. Tak jak mówisz, Lucrecja. Wziął i się, kurde, rozłożył. To po dacie ważności, to już ja bym tego nie używał.
Marzenie mam, marzenie mam, marzenie mam, marzenie mam. Ta wiem, Dudek, no to jest taki znany błąd, nie? Tak się śmieję, bo zanim to napisałeś, to już powiedziałem, że mi się zepsuło i muszę reloga. A później ty napisałeś, że musisz reloga. Czarne plamki miał. Ta już go pleśń brała. Połamał się, no. Rozłożył się dosłownie, się rozłożył. O, jest z powrotem. No, wszystko jasne. Tylko zaraz. Tym policjant mnie tam obserwuje. A, tu jest samochód jakiś. Boję się, że on mnie ten... Będzie chciał mnie... porwać. Przy śmietniku mówił, że zostawił. O, rzeczywiście zostawił, ale miło. O, ja cię. Naprawdę miło z jego strony. Nie spodziewałem się tego, że mi weźmie i zostawi. Marzenie ma, marzenie ma.